Pełną widownią cieszył się niedzielny spektakl Teatru Dramatycznego imienia Aleksandra Węgierki zatytułowany Obława. 600 istnień nie doczekało się pożegnania, 600 ciał nie zostało pochowanych, 600 dusz nie odeszło w spokoju, mówią Jan Nowara i Jagoda Skowron, autorzy scenariusza. Nasz spektakl podąża tym tropem. Oparty został przede wszystkim na dokumentacji faktograficznej pozyskanej z Instytutu Pamięci Narodowej. Spajają je, obok poezji Herberta i Różewicza, dziady Adama Mickiewicza. Odprawiamy obrzęd wywołania ich duchów, a ściślej mówiąc chcemy, żeby gromada rodem z mickiewiczowskich dziadów stała się medium, przy pomocy którego augustowscy niezłomni spotkają się ze swoimi najbliższymi, których pozostawili w pustce, samotności i rozpaczy na całe życie. Uzasadniają twórcy, dodając, że przecież jedni i drudzy są już po tamtej stronie wieczności, a my na scenie, jak mówią, chcemy spotkania ich dusz i ujawnienia traum, które zesłał im los. Na deskach sceny pojawiają się jednak nie tylko duchy niezłomnych. Dla porządku, wśród bohaterów spektaklu pojawiają się również duchy oprawców, a wśród nich Wiktor Abakumow, autor depeszy kierowanej do szefa NKWD, Berii. Tak autorzy scenariusza wyrażają nadzieję na wyjaśnienie prawdy o najstraszniejszym mordzie dokonanym na miejscowej ludności już po zakończeniu II wojny światowej. Aresztowani w lipcu 1945 roku zostali wywiezieni z domów. Dokąd? Do dzisiaj nie wiadomo. Nigdy żaden z nich nie napisał listu, nie szukał kontaktu z najbliższymi. Nigdy żaden z nich nie wrócił do domu. Nigdy nie znaleziono miejsc pochówku. Zabrano ich i wszelki ślad po nich przepadł. Historia opowiedziana przez białostockich artystów ma dla mieszkańców Suwalszczyzny szczególną wartość. Ze sceny padają nazwiska krewnych, znajomych naszych przodków. Spektakl nie tylko edukuje, ale również przypomina, dotykając najczulszych strun naszej pamięci, naszej wyobraźni i naszych emocji.